Śmigus to smaganie młodymi, zielonymi gałązkami. Najlepiej panien na wydaniu, ale także siebie wzajemnie wśród młodzieży w ten sposób uderzano, udzielając sobie wzajemnie mocy witalnych, płodnościowych tych młodych gałązek, które je ze sobą niosą. Podobne działanie, a także walory oczyszczające ma polewanie się wzajemnie wodą, co rozumiemy pod hasłem dyngus prawie w całej Polsce. Dyngowanie to jednak nie tylko oblewanie dziewczyn wiadrami wody, czy polewanie z sikawek strażackich, albo zawlekanie ich pod studnie czy do strumieni. To chodzenie po kolędzie, podobnie jak kolędowanie w okresie bożonarodzeniowym, miało taki wymiar życzący. Słowo wypowiedziane miało moc przynoszenia dobrej nowiny. Tu dobrą nowiną jest wybuch życia, nowego lata, nowej wiosny. I można było w związku z wypełnieniem tego obowiązku, bo był to obowiązek niezwykle ważny, on gwarantował, że ten cykl wegetacyjny będzie się nadal wypełniał według wierzeń ludu, zasługiwało na datek ze strony gospodarzy, bo kogo nie ominie taka kolęda, w tego domostwie wszystkie te życzenia, które dotyczyły dobrobytu, obfitości, plonów, płodności, te życzenia się będą mogły spełnić. Śpiewano przy tym rozmaite, rymowane, krótkie piosenki. Na przykład przyszliśmy tu po dyngusie opowiedzieć o Jezusie, o Maryi i o Piotrze, o Judaszu i o Łotrze. Ale o tym wymiarze podarunkowym mogły świadczyć też takie rymowane zwrotki. Przyszliśmy tu po dyngusie, leży ciasto na obrusie. Pan kraje, pani daje, proszę o święcone jaje. W całej Polsce znane były także obchody wsi z nowym latem, z nowym życiem, jakimiś symbolami nowego życia. Mógł to być gaik maik, zielona gałązka dodatkowo ozdobiona wstążkami kolorowymi, bibułkami, czy nawet skorupkami jaj, z którą młode panienki chodziły od domu do domu, żeby do każdego z tych miejsc zanieść nowe, przychodzące z wiosną życie. Chodzono także na przykład na Mazowszu z kurkiem, obwożąc wózek z żywym początkowo kogutkiem, a później ulepionym z gliny lub drewnianym ptakiem i śpiewając przy tym wesołe kolędy. Można też do dziś zaobserwować zwyczaj wołoczebnego, czyli chodzenia z konopielkami we wschodnim paśmie Polski, na Podlasiu. Te kolędy szczególnie pokazują archaiczne sensy chodzenia z kolędą, dyngowania. Mówią o płodności, obfitości i dobrobycie wynikającym z obfitych plonów spodziewanych w nadchodzącym roku, ale konopielki dotyczą też w dużej mierze właśnie panien na wydaniu, którym wróżono jak najszybsze za mąż pójście, tak żeby pomnożyć życie również i w tym wymiarze.